Pingwin to najlepszy serial w 2024 roku i to nawet nie jest śmieszne, jak daleko jest poza konkurencją. Jest to zdecydowanie najlepszy serial, jaki widziałem w ostatnich miesiącach, a nawet mogę wam powiedzieć latach. Marvel może uczyć się od DC Studio i Warner Bros., jak robi się poważne seriale, bo ten serial jest poważny, on nie jest pełen cukierkowych superbohaterów. Ten serial opowiada o normalnych ludziach z Gotham City, którzy próbują przeżyć każdy kolejny dzień. Każdy dzień, każde wstanie z łóżka to dla nich ciężka robota, ciężka orka i zadanie, aby dotrwać do zachodu słońca. No a niektórym się to nie udaje. Colin Farrell jest tutaj wręcz niesamowity. Będę mówił tutaj głównie o dwóch ostatnich odcinkach, no bo recenzję pierwszych sześciu już nagrałem. Możecie ją oglądać na kanale, a tutaj skupimy się na siódmym i ósmym odcinku, czyli chyba jednym z najwyżej ocenianych odcinków w całym sezonie i chyba jednym z najwyżej ocenianych odcinków w ogóle, bo ósmy odcinek ma ocenę na IMDb 9,7. Dawno nie widziałem finału sezonu czy finału serialu z tak wysoką oceną, co tylko pokazuje, że nie tylko krytycy to lubią, ale też fani. To znaczy odwrotnie, nie tylko fani, ale też krytycy. No bo jest kilka powodów, dla których ten serial jest po prostu wybitny i wyśmienity. Przede wszystkim, moim zdaniem, to jest najważniejszy aspekt, czyli Colin Farrell jako tytułowy Pingwin. On jest tutaj w tej roli wręcz perfekcyjny, niesamowicie dobry. On jakby... Mówi się, że na przykład RDJ urodził się do roli Ironmana, albo... nie wiem, Chris Evans do roli Steve'a Rogersa. No i wygląda na to, że Colin Farrell urodził się, aby zagrać małego pingwinka. I moim zdaniem to jest najmocniejszy element tego filmu, czyli właśnie gra aktorska. Ale nie tylko zresztą on, no bo Christine Milioti jest również niesamowita jako Sofia Falcon. Renzi Felis jako Victor Aguilar, czyli prawa ręka, taki pomocnik przy dupas Oza Cobblepota. No po prostu 10 na 10. Tak więc aktorsko tutaj no nikt nie zagrał poniżej swoich możliwości. Każdy dał z siebie 110% i to jest siła tego serialu. Drugą mocną stroną tego serialu jest fakt, iż właśnie nie jest on taki kolorowy i cukierkowy, jest taki, jaki powinien być, taki, jakie jest, nazwijmy to, życie. No ale to życie, wiecie, na skraju moralności, na skraju prawa, no takie życie zwykłych ludzi, nazwijmy to, w Gotham City, gdzie każdy musi walczyć o swoje. I dzięki temu każdy może się utożsamić z tymi wszystkimi postaciami. Historia jest również bardzo ważna, bo dzięki temu my możemy wejść w buty pingwina. I mimo, że jest on głównym jakby wrogiem Batmana, jest antagonistą, to on jest protagonistą tego serialu. Poznajemy tutaj jego motywację, jego historię, jego zaburzenia psychiczne i fizyczne zresztą też. I dzięki temu możemy mu współczuć. Ja powiem wam, że mu współczułem, aczkolwiek finał był bardzo dobry. No i tylko współczuć, bo Pingwin to postać tragiczna. Stracił wszystko i wszystkich, próbując dotrzymać słowa, które dał matce kilkadziesiąt lat wcześniej, bo on powiedział, że jego matka jest dla niego najważniejszą osobą na świecie, że zasługuje na wszystko i daje jej co tylko będzie chciała. No i próbował dotrzymać tej obietnicy. No i oczywiście dotrzymał tą obietnicę. Ale jakim kosztem? Właśnie. I to jest właśnie ten tragizm. Scenografia robi naprawdę wrażenie. Zresztą mógłbym mówić o tym serialu tylko i wyłącznie o superlatywach, dlatego powiem wam o czymś, co mi się nie podobało. No i to by było tyle z rzeczy, które mi się nie podobały.
A, dobra, znajdę jedną rzecz. Uczepię się na siłę. Szkoda, że ten serial jest taki krótki. Szkoda, że ma tylko 8 odcinków. Chciałbym, żeby miał tak, no, z 10. No oczywiście im więcej, tym lepiej, no ale z 10, tak żebyśmy jeszcze przez 2 tygodnie mogli oglądać fenomenalnego Colina Farrella jako pingwina na ekranach naszych telewizorów. Serial dzieje się w Elseworld i koniec tego serialu, dosłownie ostatnie 5 sekund, zapowiada nam to, co będzie się działo w przyszłości. No bo jak doskonale wiecie, Pingwin dzieje się w momencie, mniej więcej w momencie, kiedy dział się The Batman, Matta Reevesa. W jednym z pierwszych odcinków Pingwina widzieliśmy to zalanie całego Gotham City, które widzieliśmy w filmie właśnie, które spowodował Riddler. I końcówka zapowiada nam naprawdę ekscytujące rzeczy. Colin Farrell w jednym z wywiadów powiedział, że ma około 5 lub 6 scen w Batmanie 2 i na pewno wystąpi w Batmanie 3, które zostały już zapowiedziane. Dlatego dla mnie, po tym co do tej pory zobaczyłem z DC Universe Elseworld, czyli właśnie The Batman, pierwszy Joker, Pingwin, no i niestety drugi Joker, którego próbuję sobie wymazać z pamięci, uważam, że jest to naprawdę ekscytujący świat, w którym chciałbym zanurzyć swoje kły i ząbki, w których chciałbym się wgryzać, szczerze mówiąc, powiem wam tak z ręką na sercu, no, w nieskończoność. Chciałbym, aby to wszystko trwało. Hipnotyzująca gra aktorska, no, porwała mnie od pierwszego odcinka. Ta brudność, szarość, te filtry, które były pokazane, wiecie, no, za pomocą, no, filtrów, nie wiem jak to wam wytłumaczyć. Chodzi o to, że Gotham City zostało pokazane jako nie takie przepiękne miasto, tak jak Nowy Jork w Avengersach, tylko właśnie jako takie brudne miasto z półświatkiem w podziemiach, gdzie wszyscy muszą walczyć właśnie o życie. To mnie urzekło. To mnie po prostu urzekło, bo czegoś takiego nie mamy w Marvelu, do którego jestem przyzwyczajony. Takie coś mamy tylko w DC Universe i to jest jego siła, moim zdaniem. Ale jakie jest wasze zdanie? Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Dlatego mój werdykt jest taki. Jeżeli chodzi o horror, no to mamy tutaj 5 na 10. Nie ma zbyt wielu takich strasznych scen. Nie jest to serial bazujący na horrorze. Humor daje mu tutaj 3 na 10, ale to jest wysoka ocena, bo nie jest to serial komediowy, nie ma tutaj zbyt wielu żartów, wszystko jest brane na poważnie i dobrze. W tym przypadku im niższa ocena, tym lepiej. Suspense daje mu tutaj mocne 8 na 10, z niecierpliwością czekałem na każdy kolejny odcinek. Każdy odcinek kończył się takim szokerem, gdzie nie mogłem doczekać się przyszłego tygodnia. Zwroty akcji, intrygi, Cobblepota były po prostu wręcz majestatycznie przepiękne. Aktorstwo pokuszę się o 9,5 na 10, no bo nie ma jednak ról idealnych. Colin Farrell zrobił tutaj niesamowitą robotę, jak zresztą każdy inny. Christine Milioti, Tio Rossi, Clancy Brown, czy Deirdre O'Connell, czy Renzi Felis. Wszyscy dali z siebie 110%. Akcja, no to mocne 8 na 10, tak jak powiedziałem, jest tutaj mnóstwo zwrotów akcji. W każdym odcinku dzieje się naprawdę dużo, dostajemy dużo nowych informacji na temat każdych nowych postaci, jest tutaj mnóstwo pościgów, mnóstwo strzelanin i naprawdę dzieje się. Dramat to 9 na 10, historia Oza Cobblepota czy tytułowego pingwina jest wręcz dramatycznie tragiczna. Twórcy pokazują nam jego trudną przeszłość, ciężkie dzieciństwo i jeszcze trudniejsze dorosłe życie. Musi opiekować się matką, która wie, co pingwin zrobił z jej synami, a swoimi braćmi. Oprócz tego mamy walkę Sofii Falcon z rodziną i przeszłością. Dlatego dramat to tak mocna ocena. Oczywiście, jaka jest wasza opinia, dajcie mi znać w komentarzu poniżej. Na razie.